W drugim odcinku studia WL Plus witają Państwa Damian Radny oraz Dominik Filemonowicz. Naszymi gośćmi dzisiaj są Michał Gajowiec Dzień z dobry. drużyny San Escobar oraz Marcin Telega z drużyny Młode Wilki. Dzień dobry. Panowie, to co łączy Wasze drużyny, to to, że są to drużyny debiutanckie. Zgadza. Opowiedzcie nam proszę, jak powstawały Wasze drużyny. Co Was w WLP najbardziej zaskoczyło i w ogóle skąd się wzięliście? Może najpierw Michał? Nasza drużyna powstała w dosyć przypadkowy sposób, ponieważ nasz kapitan Olek Zaryśniak zamieścił na grupie facebookowej ogłoszenie, że poszukuje zawodników. I w ten sposób choćby ja się zgłosiłem, jak i kilku moich kolegów obecnych. Miał wtedy grupę już około dwóch, trzech, czterech zawodników z bramkarzem, ale no, tak naprawdę pierwsze spotkanie nastąpiło dopiero 2 tygodnie przed ligą, przed eliminacjami, więc mieliśmy mało czasu na przygotowania i przez to taki dobry start zanotowaliśmy dopiero w styczniu. Rozumiem. A jak to wyglądało u Was, Marcin? U nas drużyna powstawała głównie z mojej inicjatywy, żeby nie mówić wyłącznie. I złożyliśmy się dokładnie 3 albo 4 dni przed samymi eliminacjami, także nie mieliśmy czasu na żadne przygotowania, na żadne, powiedzmy, treningi albo dni, żeby się zgrać. I to widać na pewno po naszych wynikach. Eliminacje nie były jakieś takie łatwe dla nas, a pierwsze 3 spotkania, no to jak wielu z nas tutaj wie, były dla nas dramatem. Pełnicie nieco odmienne role w waszych drużynach. Marcin jest kapitanem, który nie gra, raczej dowodzi drużyną z ławki. Z kolei Michał jest takim liderem, ale na boisku. Może najpierw Michał, jak wpływasz na drużynę? Masz już 13 goli. Czy też powalczysz o koronę króla strzelców, czy najpierw liczy się drużyna? Ja myślę, że jeśli chodzi o ściganie się o koronę króla strzelców, to jest to już raczej ciężkie i niemożliwe do osiągnięcia, ponieważ bodajże Paweł Talewski ma 22 gole, tak, jeśli dobrze pamiętam. No cóż, strzelam bramki, ponieważ mam ku temu okazję, a ktoś po prostu musi strzelać. Ale jeśli ktoś oglądałby nasze mecze, to wiedziałby, że jestem zawodnikiem, który gra w obronie po prostu i tylko niekiedy przemieszcza się do przodu i tam próbuje swoich sił. A takim prawdziwym szefem, liderem w szatni kto jest? Jesteś ty, czy może Olek Zaryśniak, czy to znaczy, u nas nie ma takiego lidera, który by górował nad wszystkim pod każdym względem. Ja na pewno jakoś wykorzystuję doświadczenie, żeby pomagać kolegom na boisku. Na pewno Olek Zaryśniak, nasz kapitan, jest postacią spajającą tą drużynę, ale na różnych płaszczyznach mamy różnych liderów. Rozumiem. A jak to wygląda w drużynie Młodych Wilków, gdzie ty dowodzisz, ale tylko z ławki przez kontuzję? U nas jest zupełnie odmienna sytuacja niż tutaj, jak Michał wspominał, w drużynie San Escobar. Nie ma takiego jednego lidera na boisku, co widać zresztą po bramkach. Strzelają różni, raz strzela Guzik, raz strzelają Tym Czyszczyn, Kolarzyk. No, nie mamy takiego jednego piłkarza, który potrafi pociągnąć całą drużynę. I to jest, można powiedzieć, to, co chciałem, żeby udało nam się osiągnąć. Jesteśmy taką jednością jako drużyna i ja jestem jakby tym elementem spajającym. Tak jak wspomniałeś, staram się to robić z ławki, gdyż sam jeszcze nie mogę grać, bo jestem po naprawdę poważnej kontuzji. Co ciekawe, którą nabyłem podczas rozgrywek rok temu, w poprzednim sezonie w WLP. Na razie jeszcze nie gram, ale mam nadzieję, że za niedługo możecie się bać. Zamierzam wrócić. Tak się złożyło, że akurat wasze drużyny grały ostatnio mecz razem. Jak go wspominacie? Jak wiemy, zakończyło się wynikiem 3-1 dla Młodych Wilków. To może najpierw strona wygrana. Tak jak mówię, przed każdym meczem staramy się przygotować drużynę, jak najbardziej jest to możliwe od strony taktycznej, także oglądaliśmy materiały z poprzednich kolejek drużyny San Escobar, wiedzieliśmy się mniej więcej czego spodziewać, widzieliśmy, że drużyna San Escobar jest to drużyna niesamowicie zorganizowana, co zresztą było widać w pierwszej połowie, jednakże dwukrotnie udało się nam przełamać ten szyk defensywny ze sprawą Kacpra Łakomego, który zdobył, można powiedzieć, swoje dwie debiutanckie bramki, bo naprawdę czekał bardzo długo na gola numer 2 i 3 w lidze. Pierwszy miał chyba miejsce w pierwszej albo w drugiej kolejce, także no, musieliśmy długo czekać, aż nasz napastnik w końcu ukąsi.
No i myślę, że od momentu, jak strzeliśmy pierwszą bramkę i następnie drugą, bo to były dość dwa szybkie ciosy, to gra już była pod nasze dyktando, tak bym to ujął. Według mnie był to mecz wyrównany, aczkolwiek nie mogę o nim mówić pozytywnie, ponieważ przegraliśmy i przegraliśmy trochę też trochę po naszych błędach, ponieważ nie odmawiam tutaj oczywiście tego, że Młode Wilki wykorzystały szanse, jakie im się nadarzyły i byli zespołem lepiej zorganizowanym i lepszym, ale do tego 1-0, tam nie wiem, bramka padła w 27 minucie gdzieś, tak naprawdę nie było wiadomo, kto ten mecz wygra, tak? W momencie, kiedy straciliśmy pierwszą bramkę, to był już taki cios, no i potem te dwie szybkie kolejne. Brakło nam też trochę czasu, żeby te straty odrobić. Chciałbym zapytać jeszcze raz może o takie perły w koronie, jeżeli można mówić o tak o rozegranych przez wasze drużyny meczach. Wybraliśmy szczególnie dwa. Chciałbym ciebie, Michał, zapytać. Kulsion United i San Escobar. Ciężkie spotkania? Chyba najcięższe, ale to było takie spotkanie za 6 punktów tak zwane, ponieważ wiedzieliśmy, że mecz z Kulsion United to jest drużyna, która jest naszym sąsiadem w tabeli i ewentualne punkty może mogą nam bardzo pomóc. Ten mecz się też mógł inaczej potoczyć, ponieważ mimo, że też mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie w drugiej połowie, to jednak Kulsion United, gdyby był troszeczkę skuteczniejszy, to mogło się skończyć zupełnie innym wynikiem. Trochę w tym szczęścia było. Bramkę zdobyliśmy z kontry po tym, jak ich bramkarz po prostu wyszedł wyżej, żeby pomóc kolegom. Więc na pewno takie zwycięstwo cieszy, ale też pokazuje, że drużyna Kulsion United nie przegrała tego w sposób na pewno do końca taki sportowy i gdybyśmy mieli na przykład spotkać się z nimi w fazie finałowej, to będzie to mecz trudniejszy, zdecydowanie. Rozumiem. Marcin, ciebie zapytam o mecz z drużyną Sounds Like Dramat. Ten mecz to był, jak wiele osób, które oglądało to spotkanie, jeden z najbardziej emocjonujących meczy tego sezonu. Z tego co pamiętam, obecny tutaj Dominik powiedział, że to był najlepszy mecz tego sezonu, jaki miał okazję oglądać dotychczas. Zgadza się. Właśnie. Porywające spotkanie. To naprawdę było porywające spotkanie. Po pierwsze, ze sprawą obu drużyn, które rozegrały ten mecz. Po drugie, ze sprawą kibiców. Tutaj chciałbym pozdrowić zawodników drużyny Tubylcy, którzy wspierali nas bardzo sympatycznie swoim dopingiem. I uważam, że ten mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nasza pierwsza połowa wyglądała inaczej. Po pierwsze, graliśmy bardzo niezorganizowanie. Przegraliśmy pierwszą połowę 3-1 i dopiero w drugiej udało nam się obudzić to, co uzyskać, to, co było planowane i obudzić te nasze, powiedzmy, talenty i zdolności naszych zawodników. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3-5, chociaż wiemy, że ostatni gol, tak jak już zresztą wiele osób to omawiało, nie powinien zostać uznany, więc dla nas mentalnie jest to taki prawie remis 3-4. Po prostu postawiliśmy się, co zresztą było widać po naszych zawodnikach, co zresztą było widać po tym, jak oni byli zmęczeni. I co było widać po tym, że po meczu poszliśmy prosto do szatni i no, niektórzy prawie umierali. No właśnie, umieraliście w szatni, ale sił musi starczyć jeszcze na 2-3 mecze. San Escobar zostało starcie z Niesłoniami. Młodym Wilkom z kolei pojedynki ze zmarnowanymi talentami i bardzo ciężkie spotkanie z Coulson United. Jak się zapatrujecie na ostatnie mecze? Jakie są też wasze przewidywania na kolejkę finałową? Bo gdyby wszystko zakończyło się teraz, to Escobar mierzyłby się z Coulsonem właśnie. A z kolei Młode Wilki z Niesłoniami, czyli dość odwrotnie do waszych obecnych przeciwników. Może najpierw Marcin? Bardzo chętnie. Otóż powiedzmy, że cały plan do końca sezonu jest następujący. Wygrywamy wszystkie trzy spotkania, kończymy na trzecim miejscu. I to jest sprawa oczywista. Ale będąc całkowicie przyziemnym, jeżeli my wygramy z drużyną Coulson United oraz ze zmarnowanymi talentami, a drużyna San Escobar wygrałaby swoje spotkanie, w kolejce finałowej, czyli przypomnijmy, drużyna trzecia z czwartą rozgrywa spotkanie po prostu o dodatkowe 3 punkty, a nie o to, kto będzie trzeci, to myśmy się spotkali w bezpośrednim meczu. Także uważam, że tak byłoby najłatwiej rozwiązać sytuację podium i bardzo chętnie bym ponownie spotkał się z drużyną San Escobar, gdyż wiemy, jak ich pokonać i chętnie zrobiłbym to ponownie. A co na to San Escobar? Cóż,
Na pewno jest nam miło, że młode Wilki chciałyby z nami zagrać w meczu o trzecie miejsce, ale przyznam się szczerze, że jako zawodnik drużyny San Escobar nie patrzymy na naszych rywali. Będziemy się starać wygrać mecz z Niesłoniami, ale jedno jest pewne, jeżeli wygramy mecz z Niesłoniami, zagramy w tym meczu o trzecie miejsce i nie będziemy musieli się oglądać na rywali, czy to będą Młode Wilki, czy Kulsoń United. Na pewno Kulsoń United ma dwóch ciężkich rywali, bo właśnie grają z Młodymi Wilkami bezpośredni mecz i grają z drużyną Sandvik Ramat, więc to nie są zbyt łatwi przeciwnicy. Nie są, zwłaszcza jak da się słyszeć przed meczami, taki bojowy okrzyk jak wśród młodych wilków, prawda? Tak, historia tego okrzyku jest bardzo ciekawa. Pokrótce powiem, że nasz zawodnik Kacper Oracz zainspirował się filmem Killerów dwóch reżyserii Juliusza Machulskiego i jest to dosłownie cytat wyjęty z tego filmu. Otóż okrzyk, który dokonujemy przed każdym spotkaniem, jest swego rodzaju unikatowy, bo z tego co pamiętam, poza drużyną San Escobar jesteśmy jedyną drużyną, która posiada tego rodzaju dodatek przed spotkaniami. Także jak widać, zagrzewa nas to do boju, gdyż zaczęliśmy wykonywać ten okrzyk od czwartego spotkania, a tylko przypomnę, że czwarte spotkanie jest to pierwsze spotkanie, które wygraliśmy w tym sezonie. Jeszcze uzupełnię, że jeśli dobrze pamiętam, to drużyna Coulson United ma bardzo sympatyczny okrzyk, gdzie kapitan krzyczy siadaj, a drużyna odpowiada No to Coulson. jeszcze nie mieliśmy Tak. okazji się z nimi spotkać, także mecz z Coulson United, bardzo ważny mecz, mecz o 6 punktów i pojedynek okrzyków. Mam nadzieję, Bojowych. że oba pojedynki uda nam się zwyciężyć. Doskonale, trzeba się motywować do samego końca. Dwie różne drużyny, dwa różne okrzyki, ale jeden wspólny cel. 3 punkty, walka o zwycięstwo do samego końca. Zatem widzimy, że będzie się jeszcze bardzo dużo działo w WLP. Tymczasem dziękujemy Państwu za obejrzenie drugiego odcinka WL Plus. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Michał Gajowiec z drużyny Dziękuję. San Escobar oraz kapitan drużyny Młode Wilki, więc Marcin Telega. Za obejrzenie naszego odcinka dziękuję Państwu. Damian Radny. Oraz Dominik Filemonowicz. Do zobaczenia.